Po takim meczu chyba trudno będzie się wracało autobusem, który za tobą stoi do domu. Na pewno. Przyjechaliśmy tu po 3 punkty i myślę, że zaczęliśmy początek dobrze. Mieliśmy dwie sytuacje niewykorzystane. Później trochę to gorzej wyglądało, ale druga połowa cały czas chcieliśmy odrobić ten wynik. Nie udało się. Co mam powiedzieć? No, przegraliśmy spotkanie. I musimy szybko zregenerować siły, no bo w niedzielę mecz z Górnikiem, a punkty nam są potrzebne. No właśnie, jak z tą regeneracją będzie, to złapałeś się gdzieś tam za udo. Zszedłeś z boiska już w pierwszej połowie. Co się stało? No ja raczej nie będę do tego spotkania, także na pewno naciągnąłem, jak nie naderwałem mięśni dwóch głowy. Gdzieś tam koło 20 którejś minuty lekko poczułem, myślałem, że to nic poważnego. Później przy każdym kolejnym starcie było gorzej i praktycznie no, nie mogłem dalej kontynuować gry. Jak się oglądało to z ławki? Chyba ciężko, sytuacji było mnóstwo, podrywałeś się co chwilę, czy udawało się to jakoś na spokojnie zrobić? Na pewno każdy z nas przeżywał to spotkanie, no bo pierwsze nie widziałem sytuacji, bo jeszcze byłem w szatni, ale to jedna poprzeczka, druga poprzeczka, super obrony bramkarza Jagiellonii, no i ich zwycięstwo. Ciężko coś powiedzieć tak na gorąco po takim spotkaniu. Musimy gdzieś jednak szukać pozytywów. W czym ty byś znalazł po tym meczu jakieś źródło do tego, żeby następnym razem było lepiej? Wykorzystywać sytuację i kontrolować całe spotkanie przez całe 90 minut, a nie tak jak drugą połowę, jak zagramy całe 90 minut, będziemy cały czas przy piłce i cały czas nękać przeciwnika, to myślę, że będziemy strzelać bramki, wygrywać spotkanie.